No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 4. Dzisiaj zagramy sobie tutaj w rozgrywkę z komputerem, ponieważ ja już grałem tutaj na hardest. Przechodziliśmy, jak może pamiętacie, na najtrudniejszym ten komputer, natomiast doszły, zobaczcie, trzy nowe poziomy trudności wraz z którymś tam z którąś tą aktualizacją, czyli niedorzeczna, skandaliczna i absurdalna siła komputera tutaj, tej sztucznej inteligencji. Także myślę, że spróbujemy zagrać z komputerem, no, najpierw na tej niedorzecznej. Także tutaj macie informację, że najtrudniejsza sztuczna inteligencja z premium do szybkości zbierania zasobów. Z dużą premią. Z ogromną premią. Okej, czyli tu jest z premium do szybkości zbierania zasobów. No to naprawdę będzie trudna, ta niedorzeczna siła przeciwnika. Czyli dajmy na losowego w ogóle. Ja sobie zagram Anglikami, czyli myślę, że standardowo. No i cóż. Rozpocznijmy grę. W ogóle witam po dłuższej przerwie tutaj. Około 2 tygodnie nie wrzucałem tutaj filmów na kanał. O, z sultanatem delhijskim. Oni są, kurczę, chyba mocni. Zagramy. Ponad 2 tygodnie nie wrzucałem filmów tutaj na kanał, ponieważ byłem po prostu na wakacjach. Byłem na wakacjach zagranicznych, także no nie miałem po prostu takiej możliwości. Natomiast teraz już wracamy do naparzania, że się tak wyrażę. I planuję tutaj wrzucać filmy no regularnie do końca roku. Też myślę, że niedługo jakieś nowe serie, nowe gry w sensie się pojawią, bo ostatnimi czasy też właśnie ten powiedzmy kwiecień, maj, nie pakowałem się w nowe serie, bo wiedziałem, że będę jechał na te wakacje, wiecie, i nie chciałem po prostu czegoś zaczynać, co i tak bym później miał problemy ze skończeniem. Wiecie, o co chodzi, nie? Także teraz będzie też więcej nowych serii się pojawiało niebawem. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie, kurczę, z tym komputerem na niedorzecznym. Może dwa domki jednak mi zbuduj, w sumie. Teraz to, teraz złoto trzeba będzie. Dobra, tu jest złoto. Ale dobra, może do 8 do jedzenia najpierw wyślijmy, faktycznie, żeby to jedzenie dobrze zbierali. Teraz dopiero do złota. Dobra, ta już zbudowała domek. To idź no tutaj. Jak tam nasz ten? Kurde, dwie owce zabrałeś tylko? Oj ty chłopcze. No dobra, tu zbierzesz tą owieczkę, mam nadzieję. Dobra, jest trzecia owca. Ale słabo pozbierał trzy owce tylko. A czemu ty nic nie robisz? Dobra, trzech do złota tam będziemy mieć. To teraz już do drewna resztę ekipy. Ichwila. Dobra, jedź jeszcze dalej. Dobra, trzech zbiera złoto, 8 jedzenie. Dobrze, mamy ładnie w miarę porozdzielane. Składzik drewna. Tutaj proszę elegancko mi zacząć drewno zbierać. No i co, spróbuję ten komputer na niedorzecznej przejść tą moją taktyką, taką w miarę szybkiego ataku. Myślę, że tutaj no z tak mocnym komputerem, z tak dużą premią do zasobów, no trzeba go jak najszybciej po prostu skończyć, bo inaczej no będzie stanowił dla nas gigantyczne zagrożenie. No po prostu szybciej zbiera zasoby, tak? Także no wiecie, no musimy go zaatakować bardzo szybko. Myślę, że spróbuję go zaatakować tak gdzieś na 12-13 minutę, maksymalnie 14 minutę rozgrywki, no i albo wygramy, albo nie wygramy, no. Innej możliwości tutaj nie widzę rozegrania tego spotkania. No bo później on będzie po prostu za mocny, no. No tu masz owce, zbierz ją. Dobra, zebrał ją, tu ma drugą. Dobra, dobrze, coś tu się dzieje. Coś zbiera te owce. Jeszcze wylosowaliśmy ten sułtana delhijski. On im dalej w las, ten jest, tym mocniejszy jest, z tego co kojarzę, więc też trzeba skończyć w miarę szybko. Dobra, ile? 5 tych.
Dobra, już może zacznijmy powoli przechodzenie. Tak myślę, 5 do drewna, trochę może mało. Dobra, jeszcze jednego do drewna i zaczniemy przechodzenie. Dobra, chodź no tu z tymi owcami, wracaj. Tu się zaraz będą owce kończyć. O. Ten, kurde, widzieliście ile nazbierało owiec? Dobra, tu już zacznę myślę przechodzenie do kolejnej epoki. Syk. Sala rady, moment. Strzelnicy, dobra. Tu masz owce jeszcze. Dobra. Widzicie, czasem go troszeczkę za rączkę trzeba poprowadzić, tego skauta. O, widzicie, ten już przeszedł. Kurde, 4:38, bardzo dobry czas przejścia. Dobra, tu jest... Pilnuj tego brodu, żebyśmy wiedzieli, czy on tu do nas idzie, czy nie. Z wyprzedzeniem. No dobra, może uda nam się przejść przed 6 minutą. To będzie całkiem niezły czas. No jakbyśmy tak przeszli na 5:40, to będzie dobrze. Ja zazwyczaj najlepsze mecze rozgrywam właśnie jak tak przychodzę na 5:40 do tej drugiej epoki, 5:45. Chodź jeszcze chłopów. Dobra, chodź no ty. Ty mi zbuduj domek od razu, bo zaraz mi będzie brakowało ludzi. Nie no, zobaczcie, powyżej jeszcze... Nie no, może na 6 minut będzie czas przejścia, no zobaczymy. Nawet lekko powyżej, kurde. 6:02, no taki sobie czas przejścia. Dobra, chodźcie tu, chłopaki, koszary mi wystarczy od razu. Dobra, was do drewna. Ty mi tu jeszcze postaw dwa domki chociaż. Żebyśmy mieli, kurde, na... oddział tutaj nasz wypadowy. Dobra, zróbmy z dwóch pikinierów. I kurczę, jeszcze jedne koszary by nam się przydały, ale widzicie, że nam drewna brakuje. Dobra, wy do drewna. Co tu się dzieje? A, tu jest scout przeciwnika, dobra. Dobra, musimy wynaleźć tą siekierkę. Młyn zaraz trzeba będzie stawiać, tylko ja bym jeszcze... Dobra, możemy drugie koszary postawić. No i dobra. Tych cały czas, jak widzicie, wystawiam do drewna, ale może trochę więcej do jedzenia. Do drewna już mamy 12. Ciebie, co z tobą zrobić? Dobra, też idź do drewna. O kurde, ile owiec nazbierał dziadyga. Dobra, mamy kolejne koszary. Dobra, to was wezmę, zbudujcie mi tu młyn. Dobra, i teraz do jedzenia już. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy 9 ludzi. 10, ale dobry czas mamy. Jest szansa tutaj coś powalczyć z tym kąpem na niedorzecznym. Dobra, ty już mi idź do krzaku. Okej, mamy to. Kółko wynajdźmy. Dobra, w miarę dobrze też te odkrycia robimy. No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie.
zachwytej! Teraz widzicie, trochę idę bardziej w jedzenie. Musimy jeszcze postawić, wiecie co? Musimy postawić jeszcze kuźnię. Dobra, ten może niech nam postawi kuźnię. Bo tu będziemy musieli, wiecie, nauczyć się robić tarany. Ilu was tu mam? 15. Dobra, zróbmy ze dwóch tych zbrojnych. Oj, dobra. Was tu muszę wysłać do tego. Dobra, mamy kuźnię. Taranów się nauczmy robić. No dobra, jest jakaś szansa. Zobaczcie, mamy... Dość dobrze tutaj z wojskiem stoimy. Tu trzeba domki znowu dobudowywać. Kryjmy to. Raz, dwa, trzy domki, proszę bardzo. O, dobra. Zlećmy tych. Dobra, wiecie co, zaraz będziemy szli z atakiem, mi się wydaje. Zaraz będziemy szli z atakiem, bo tu nie ma na co czekać. Trzeba bardzo szybko, żeby pokonać komputer na niedorzecznych, trzeba być bardzo szybko, mówię, zaatakować. Dobra, ty no chodź mi tu. Co, on mnie atakuje? A nie. Scoutów se trochę narobił, widzę, dobra. Wiecie co, ja go poszukam, postaram się go znaleźć, gdzie on jest. Tym moim scoutem. Bo zaraz będziemy już szli z atakiem, w zasadzie. W zasadzie to już bardzo blisko jest tego ataku. Dobra, chodźcie no tu, dajcie to wszystko co macie. Coś tam się dzieje. Oj, źle trochę postawiłem. Kurde. Zabili mi go? Oj, on zginie. Ale dobra. W miarę... O, pikinierów mają sporo. Ale dobra, dobrze, że trochę ogarniemy co oni mają właśnie, pikinierów. On zginie pewnie, ale... Przynajmniej odkrył, dobra, przynajmniej odkrył, gdzie oni są. Jeśli oni mają pikinierów, to wiecie co, to zróbmy tych trochę i zróbmy tych trochę i zaraz idziemy z atakiem. Dobra, tu, tu postawcie. Ilu ja was tu mam? Więcej zbrojnych się przydało, ale dobra, robimy tych zbrojnych. Szesnastu nic nie robi? A, wy nic nie robicie, dobra. Moment, młyn. Dobra, powiedzmy tu, że postawcie. Dobra. Cyk, 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 cyk. No dobra. Was dajmy do domków. Domków mi tu nastawiać jeszcze. Idź no tu. Dobra, wiecie co? Trzeba atakować. To już jest ten czas. To już jest ten czas. Po prostu. Że trzeba go zaatakować. I albo pyknie, albo nie pyknie, no. No trudno, no najwyżej nie pójdzie, no. Co wam poradzę na to? Wszystko. Kurde, wy do złota. Co jeszcze robić? Sześciu nic nie robi, wy nic nie robicie. Jeszcze młyn. Jeszcze młyn gdzieś trzeba postawić. Powiedzmy tu nawet. O, źle trochę, ale dobra, już to nie jest takie ważne. Ważne jest, żeby ten atak się powiódł.
cancer. Aj, dobra, dobra, chodźcie, chodźcie, chłopaki. Aha. Zabić je. Dobra. Dobra. Tu mi tarany się postawiać. Jakieś wieże se stawia. Dobra, może to ogarniemy. Dobra, 9 się robi. Tu szybko farmy. Znowu to trochę źle postawiłem, ale dobra. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tu się coś robi. O kurde. Dobra, uciekać. Kurde, trochę źle. Dwa tarany mam tylko. Dobra. To coś widzicie i psujemy. No dobra, zobaczymy. Może pyknie. Może pyknie. Dorzucać wojska. Tych pod trójkę. Tu, pozabijać, pozabijać wszystkich. Zabijać, zabijać. Zabijać im chłop. No zobaczymy, może się uda pyknąć ten komputer na niedorzeczną, ale zobaczcie ile on ma chłopów, ja dziękuję. O kurde! Ale mnie zaskoczył. No niedobrze. Kurde, ale mnie zaskoczył teraz. Nie spodziewałem się tego. Miał porozproszonych, widzicie? Porozpraszane miał te siły w różnych miejscach. No zobaczymy, czy się uda go skończyć. Chyba nie spodziewał się tak szybkiego ataku z mojej strony. Komputer na niedorzecznym. Ale jeden taran mamy, trochę słabo. Zobaczcie, co? Zróbcie mi tu taran. Kurde, no. Dobra, wiecie co? Trzeba robić ludzi. Czy możemy przejść do kolejnej epoki? Chyba możemy. Spróbujmy ten pałac królewski. Co to jednym kurde tym mnie ganiasz tu? Ale denerwujący koleś. Co? No nie wygląda to najlepiej, ale dobra, może skończymy, skończymy mu to. Do centrum miasta. Powinniśmy mu skończyć. Dobra, skończyliśmy mu. To co, jeszcze to muszę chyba zniszczyć, tak? Czy to jest... Nie, to jest... To jeszcze musimy rozwalić i wygramy. No to jest szansa. To moment, to wy zbudujcie drugi taran w ogóle.
Dobra, chodźcie tu, chłopaki. No, może coś z tego będzie. Wystarczy, że to rozwalę i wygrywam. Ale zobaczcie, on też musi utrzymać miejsce święte i też może wygrać. No ciekawe, kurde, jakbym pokonał komputer najdorzecznej, no to już musicie przyznać, że jestem dobry. Czemu wy nic nie robicie? Drewno, moment. Zbierać to drewno. Tu się coś zadziało. A, bo tam ci walczyli, kurde, dobra. Kumam. Tu, zniszczyć ten mecz. Zaczyna się nowa era. Dobra, jestem w trzeciej erze. Zbudujcie mi stajnie. W takim razie. Kurde, do tych farm idźcie gdzieś tam, bo... Teraz nikt nie pracuje przy tych farmach. Gdzie oddział? Dobra, niedorzeczna też do ryzamków doszedł. Niedobrze. Ale jest szansa, zobacz. O kurde, ale nie, ja teraz muszę trzy budynki zniszczyć. Kurde. Jeszcze będziemy musieli znaleźć, gdzie on ten trzeci postawił. Czyli to mi nic nie da, zniszczenie tego. Jeszcze taran trzeci. Pytanie, gdzie on ten trzeci budynek sobie postawił. To mu zniszczyłem, zobaczcie. Stałem, że gdzieś tu postawił. Dobra, zniszczył mu to. Jeszcze meczet. Dobra, co ja sobie zrobię? Trochę koni. O nie. Wy do tego. Aha, wy nic nie robicie. Nie no, co jak kur... Nie ten przycisk nacisnąłem. Ło, słoni on ma. Niedobrze. To zaczyna wyglądać niedobrze. Dobra, czy co? Zróbmy tych crossbowmenów. Ulepszmy tych w ogóle. Ich doróbmy jeszcze. No nie wygląda to dobrze, widzicie? Ma tu jakieś słonie, widzicie? Kurde, tymi słoniami to mnie rozwali. Niedobrze. Wybronił się, skurczyk. Dobra, chodźcie, chłopaki. Może wy coś zrobicie. Dobra, trzeba nękać jego chłopów w takim razie. Aj, kurde! My musimy święte miejsce odbić. To moment, wyjedźcie tu. Kurde, zobaczcie, 2 minuty. Wy tu, szybko. Oj! Już to jest, kurde no, widzicie. I mnie wybierają już. Dobra, ci tu pilnować tego przejścia. Dobra, musimy trochę kamienia zacząć wydobywać, bo ja tu jakieś zamki chcę, kurde, stawiać też. Ty idź tu. Ty idź tu. Dobra, udało się zneutralizować to miejsce święte.
pilnujmy brodu. Kurde, ale i tak to nie poszło tak, jak miało pójść, no. Źle to poszło. Niewiele brakło, żeby go skończyć. Kurde, żeby nie przeszedł do tej kolejnej epoki, to by się udało. Dobra, ilu tych mam do zbierania wszystkiego? Jeszcze tu, do kamienia. Wzmocnić gospodarkę trzeba jeszcze. Kurde no, do ery imperiów doszedł. Dobra, szybko. To już kurde się robi niebezpiecznie. Oj kurcze, kurcze, widzicie no. Zabić ich. Za karę. Dobra. I teraz tak. Tu tarany mi robić. Jeden taran. Drugi taran. Narobić taranów. Bardzo dużo taranów musimy narobić. I spróbować ataku, no bo inaczej tego nie widzę. Wytaran. Wytaran. Ze cztery tarany musimy zrobić. Ze cztery tarany zrobić. To zabija mu te zwierzęta, bo kurde. Coś tam dzieje? No, on mnie tu atakuje. Jakiś kurde scoutem. Dobra, mamy. Mamy 5 taranów. Znaczy 4 tarany. Spróbujmy, tu on coś ma. Relikwie zbiera. Aż to dziad. Pierwszy mecz jest zburzony. Dobra, to jest obiekt historyczny. To musimy zniszczyć. Dobra, zniszczmy mu to. To nie jest źle. Czemu? Aha, wy nie macie... Dobra, tu zbierać drewno. Zabijać ich tu, kurde, dziadów jednych. Kolejne tarany robić. Musimy być ciągle w ofensywie, dobra. Zburzyliśmy kolejny budynek. Dwa z czterech i tak mamy. Nie wiem, to mu zburzyć. Co, ja sobie zbuduję zamek może tu, przy tym brodzie, żeby on mi tu nie przechodził. No. Zobaczcie, te słonie atakują mi te rany. No ale chyba dobrze na nim siadłem, nie? Jak myślicie? Wydaje się, że ma trochę podcięte skrzydełko rozwojowe. No. Teraz
Wydaje się, że ma trochę podcięte skrzydełka. Coś, a wy nic nie robicie. Dobra, jeszcze tych. 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 Dobra, 3 na 4 budynki historyczne. Jeszcze jeden budynek historyczny muszę tylko zniszczyć. Pytanie, gdzie one są, te budynki. Gdzieś tam musi mieć ten ostatni. Może sobie nawet tu wydobywajmy kamień. Chodźcie wy. Musimy ustalić, gdzie on ma ten ostatni budynek historyczny, wiecie? Bo inaczej to będzie ciężko. Przecież tak mu ładnie wszystko burzymy. I ma lipkę. No kurde. Jak się uda pokonać kompa na niedorzecznym, to naprawdę będzie fajnie. Myślę, że tu gdzieś musi być ten budynek ostatni. Zobaczcie, jak mu te ładnie te słonie zabijam. Tu ma jakieś wieże. Gdzie ty masz, kurde, ten budynek ostatni, co? Tu gdzieś musi mieć, bo gdzie indziej. Albo i nie. Chcę wieżę nastawiać w ogóle jakoś bez sensu. No nie mam pojęcia, gdzie on ma to wszystko. Chyba, że gdzieś tam bardziej na południu w takim razie. Dobra, dorzucać wojska. Plus jest taki, że dobrze na nim siadliśmy. Siedliśmy. Jeszcze taranów. Wy mi tu znajdziecie budynek ostatni, a nie. Święte miejsce. Gdzieś on uciekł. Dobra, wiecie co? Ja sobie może przejdę. Oj nie. Was Berkshire. Dobra, zbudujmy to. No. Dobra, tu coś ma. Ma zamek ten postawiony. Postawmy sobie tu ten pałac Berkshire. W tym przejściu. Tu ma zamek. Dobra, to może jest ten jego ostatni budynek w sumie. Pojedźmy jednym chociaż zobaczyć. Bo wiecie, bo to może być też w formie zamku, może mieć ten budynek historyczny. Nie wiem, jak to jest tego sułtanata dalej. Nie, twierdzę to po prostu. No nie wiem, ale coś on tu ma dalej chyba jeszcze. On się tam gdzieś zachomikował.
coś odbudowuje. Dobra, spróbujmy na tą twierdzę ruszyć. Już nie mam pomysłu, gdzie on się schował. No i teraz takie klasyczne ganianie się po mapie jeszcze trochę, można powiedzieć. Kurde, no ten mi coś... Czy tu mnie atakuje? Dobra, rozwalić ten zamek. Coś tu twierdzę. Dobra, mamy Erę Imperium. Chyba, że on gdzieś kurde przeszedł, no sam już nie wiem, gdzie on pójść. Dobra, tu zróbmy trochę tych, powiedzmy. Zróbmy trochę rycerzy, trochę zbrojnych. Czterech nic nie robi. Wy tu coś róbcie. Was do czego by tu dać? Dobra, do kamienia może. Tu się coś dzieje, kolejny zamek. Kurde, nastają z tych twierdz. Może i tu coś ma. Twierdz nastawiał. Kurde, teraz mnie martwi to, bo ja go trochę zostawiłem w spokoju. Żeby on mnie tu nie zniszczył czasem. W sensie, żeby on się tam nie odbudował czasem, nie? I wiecie. Nie zrobił mi problemów. Co jest? Zniszczyli mi tarany? Ej, tu ktoś jest. Tu te tarany nie zginęły. Co? Kurde. Trebuszet by się przydał jakiś. Dobra, tu idźmy. Pójdźmy w trebuszety trochę. No i powiedzcie mi, gdzie on ma, kurde, ten ostatni budynek? No nie mogę tego ustalić. Zniszczy wszystkie obiekty historyczne. No 3 na 4 mu zniszczyłem i nie mam pojęcia, gdzie ma ostatni. Tu sobie coś odbudowuje jeszcze. Jeszcze mnie denerwuje tymi odbudowami. On się pewnie coś tu odradza w ogóle, bo ja mu trochę dałem spokój. O. Ale powiem, mam denerwująca rozgrywka już, bo on powinien zginąć, ale gdzieś się schował z tym jednym budynkiem i... Mi się wydaje, że to jest kurczę za tą twierdzą, ale... Kto to wie? Dobra, mamy jakiś trebuszet. Podjedźmy tym trebuszetem. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ale powiem wam, no nie wygląda to najlepiej. Niby go tu coś zniszczyłem, ale on cały czas gdzieś tu funkcjonuje, no. Gdzieś się schował po prostu. Nie wiem, czy czasem tu nie jest w ogóle, na tej mojej stronie jednak mapy. No na północy tam siedzi, może gdzieś pobuduje.
Dobra, poszło. Dobra, weźcie, zniszczcie tą wieżę też. Osiągnięto limit populacji. No, to tylko dlatego, że nie mam wszystkich domków. Aj, wkurzę się, w końcu zbuduję cud i cudem wygram, bo tak też można. Przecież mnie nie zniszczę. Ale nie mam pojęcia, gdzie on może być. Dobra, wiecie co? Pojadę tu na południe, może tam gdzieś jest. Bo tu mu przecież robiłem taką jesień. Aaa, tu jest, dobra, zobaczcie, dom nauki. Kurde. Dobra, to ty stary, jedź to zniszczyć. Ale się zachomikował w samym narożniku. No ale jakoś nie wiem, jak ja to mógłbym ominąć wcześniej, szczerze powiedziawszy. Dobra, no to teraz tego już rozwalę. A powiem szczerze, że już myślałem o budowie cudu nawet. Bo już widzicie, mam prawie po 6000 wszystkich tych surowców, to mógłbym próbować ten cud budować. No, no dobra, no to zniszczymy mu ten dom nauki i powinniśmy wygrać w takim razie. Ale zobaczcie, kurde, no, widzicie, uda mi się chyba pokonać komputer na niedorzecznym. A przypomnę, że wcześniej ten najtrudniejszy, czyli hardest był najwyższym poziomem trudności, dopiero po update'cie dodali te jeszcze, widzicie, tutaj wyższe, no. Od niedorzecznej i tam jeszcze kolejne poziomy. No, jak się uda, super będzie. Jest! Niedorzeczna, został wyeliminowany. Tak jest, zwycięstwo. No dobrze, dobrze. Widzicie? Także tak się wygrywa z komputerem na niedorzecznym. Szybki atak i zmiażdżenie przeciwnika. Ale no, bronił się tutaj wytrwale. Ale tutaj już miał wszystko zniszczone. Widzicie? Nawet nie miał nigdzie chłopów. No, tylko ten ostatni budynek musiałem zniszczyć. Zobaczmy, jak wyglądał, jakoś czasu wyglądał. No zobaczcie, no tu już praktycznie był martwy, nie? Tu już praktycznie miał jednostek, no. Już ostatnie w zasadzie gdzieś tu z 8 minut, no to już się z nim ganiałem po mapie, no. Tu zobaczcie, piękno, no pięknie go zniszczyłem. Nie ma co się oszukiwać. Spójrzmy na liczbę mieszkańców. Ale zobaczcie, SI na niedorzecznej, a ja miałem liczbę mieszkańców prawie cały czas większą od niego. Wojsko. No, tutaj też coś próbował działać z tym wojskiem, ale finalnie ja go dojechałem. Statystyki. Oj, wyraźne zwycięstwo. Wojskowe szczególnie, ale gospodarcze też. Technologicznie w miarę porównywalnie. Zburzony 51 budynków mu zburzyłem. No dobra, kochani, także udało się pokonać komputer na niedorzecznej, a więc trzymajcie się, do następnego, no i cześć!